Zdravstvujte! Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem kto... Godzina, hello everybody! Hallo! Bonjour, bonsoir! Dobra. Witajcie w kolejnym odcinku Q&A Wideofana. To jest 11 nasze spotkanie. Przypomnę, że w maju będzie ostatni odcinek pierwszego sezonu Q&A. A drugi sezon będziemy obejrzeć od września. Mam nadzieję, że będę zadał w pierwszym odcinku tyle. Będę odpowiadał na tyle pytań. Ale nie wiem. Lecimy. Pierwsze pytanie. Ten opis tyczy się tego, że będziemy mieli do czynienia ze wszystkimi pełnymi odcinkami Big Brother pierwszej edycji, a nawet tego, że Gruczas wystąpił w Automaniaków Lato 2001? Nie! To nie o to chodzi. To jest chodzi o pamiątki z pierwszej edycji Wielkiego Brata, a nie z tego, że będą pierwsze edycje Wielkiego Brata i Automaniaków na YouTubie. Nie, tego nie będzie. O tym, że już pamiętacie Państwo, jak w pierwszym odcinku pokazaliśmy kasetę magnetofonową, jak ty pisałeś, z nagraniem z radia Centrum Kalisz, i to było spotkanie z uczestnikiem Domu Wielkiego Brata na piaskach Strzygliczka. To jest jak taka plaża. No. A po drugie, w poprzednim spotkaniu pokazaliśmy wam płyty kompaktowe i oczywiście tam jest mnóstwo wspomnień. To, co pokazaliśmy, piosenki z pierwszej edycji Big Brothera, proszę, może być puszczane w domu Wielkiego Brata podczas pierwszej serii. A drugi to oczywiście płyta Klaudiusza Syfkowicza, uczestnika pierwszej serii. Ostatnio widzieliśmy go parę tygodni temu na programie Dzień Dobry TVN. Dobra. Z tego co pamiętam, to nie jest. To tak, w kolejnych odcinkach będzie kolejne. Już będzie 5 maja. I wtedy będzie. Niespodzianka, nie powiemy co? Bo widzowie naszego. Kto kiedyś oglądał pierwszą edycję, a może ktoś z Was ogląda teraz całą tą edycję, jeżeli ktoś ogląda w telewizji czy w playerze, najlepiej proponuję obejrzeć Big Brothera na playerze, bo jest całodobowa transmisja, co się dzieje w domu Wielkiego Brata. I oczywiście możecie użyć Lucky Patchera i wtedy możecie obejrzeć za darmochę. Zupełną darmochę, za friko. Mój brat kiedyś oglądał parę minut i niestety zrezygnował, bo nie ma na to czasu. Przypomnę kochanym widzom, kochanym fanom mojego kanału, że jeżeli nie wiecie, bo są też fani, którzy oglądają też, a niektórzy nie oglądają, a oglądali starsze edycje, wprowadzono kolejnych dwóch mieszkańców Domu Wielkiego Brata!
czasie, gdy to nagrywam, czyli z 15 kwietnia, oni są teraz w pokoju sekretnym. To jest kolejny dowód, że znany pokój sekretny zadebiutował w czwartej serii Big Brothera. I kto to pamięta, ten wie. A poprzedni tydzień, jak wiecie, był oczywiście pod znakiem szkolnym, czyli nauki szkolnej prowadzonych przez mieszkańców. W sobotę, gdy oglądałem nocny program Wielkiego Brata, to wtedy wtedy była taka studniówka, albo covers, tak się mówi. Wszyscy tańczyli, wszyscy mieszkańcy tańczyli. Wcześniej na początku transmisji coś wygłoszono odezwę i potem dyskoteka i usłyszeliśmy piosenkę I Will Survive do The Summer. Kolejne pytanie. Fajna zapowiedź, ale krzyczeć nie trzeba. Najbardziej mnie rozwalił moment z 16 sekundy filmu. Kto? 2. Muzyka nie z tego programu. 3. Logo milionerów pod koniec. To jest bardzo ważna informacja, że Polsat tak miał wtedy, że użyto oryginalną rosyjską nazwę Gry w ciemno, zwanym nazwą Szczęściarz, czyli Szczęściarz. To był wykorzystany jako nazwa pierwotna nazwa teleturnieju milionerzy w Rosji. Po drugie, no tak, muzyka jest z tego programu, a to oczywiście wiem, że Polsat wtedy wykorzystał dźwignię, melodię startową, tytułową. Wtedy Polsat teraz tego nie pokazuje, tylko Polsat pokazał w premierowych odcinkach i potem jak Państwo wiedzą, telewizja Polsat dostała ogromną karę. I wtedy wykorzystano melodię z milionerów, czołówka, tło pytań, prawidłowa odpowiedź i te dźwięki z milionerów. Gdy ktoś wygrywa 32 tysiące, to używa było dźwięki. Wygrana 1000 złotych, dawniej to użyto przy mniejszych kwotach wygranych, przy większych kwotach kwota gratowana 32 tysiące, a gdy ktoś wygrywa auto, puszczono melodię, gdy ktoś wygrywa milion w milionerach. Jest i potem i końcówka będzie też użyta. No i kto kiedyś oglądał grę w ciemno w telewizji, czy... A ten rozrywka to nie zależy do jeszcze 325 wydania Gry w ciemno, gdy ten drugi uczestnik, jakiś uczestnik wygrał samochód osobowy. Oczywiście zrobiłem taką rekonstrukcję, no ale ostatecznie ja ten rozrywka nie puszczę. Ostatecznie zrobiłem edycję filmu, a później programu i potem niestety wykorzystano dżingle z oryginalnej Gry w ciemno. Gdy ktoś wygrał samochód, niestety użyto dżingle wysokiej kwoty. Nie wiem dlaczego to zrobili, ale cóż. Mógłbym prosić, żebyś wysłał mi cały materiał z tej kasety w formie pliku wideo. Obiecuję, że nie będę go rozpowszechniał. Po prostu chcę sobie powspominać dzieciństwo. Jeżeli nie chcesz wysłać, to trudno. Jeżeli jednak zgadzasz się, polecam użyć dysku Google. Mój mail to mrpenis 1994@gmail.com. Niestety to nie jest koncert życzeń, że ja każdemu bym spełniał swoje życzenia, ale nie zrobię jeszcze tego. Słucham? To nie jest koncert życzeń, powiedziałem. A koncert... Zrobić?
Dobra. Zrobimy tak. Kiedyś to zrobię. A po drugie, będziesz musiał czekać co tydzień, sprawdzić pocztę i spełniać. I spełnimy marzenie, jeżeli tak się nie stanie. Dobra. To będzie kulminowane. To będzie pewne, że za rok to zrobię. W czasie sezonu 2019-2020 w początkach KZVHS. Ale obiecuję, że to zrobię w 2020. Dobra, zrobię to. A więc... Zadzwoniłem ze Stasiowski, że to będzie, ale żegnamy się w kolejnym majowym już odcinku Q&A. I przypomnę Państwu, że to będzie ostatni odcinek pierwszego sezonu. Być może tyle pytań będzie. A więc do zobaczenia, cześć!